No siemanko, dzisiaj mam dla Was, wydaje mi się, bardzo ciekawe chłodzenie, ponieważ jest to kuler, który może pochwalić się wysokością na poziomie 145 mm, a to oznacza, że wszyscy miłośnicy małych komputerów będą mogli na ten kuler spojrzeć i się poważnie nim zainteresować. Zapraszam na test Noctua NHD12L. Zawartość opakowania Noctua NHD12L nie różni się zbytnio od standardów, do których przyzwyczaiła nas ta firma. W opakowaniu odnajdziemy zestaw montażowy SecuFirm 2, dostosowany zarówno do procesorów AMD, jak i Intela, wraz z instrukcją obsługi. Podczas procesu instalacji z pewnością przyda się dołączony wkrętak w standardzie Philips oraz tubka pasty termoprzewodzącej NTH1. Producent przewiduje możliwość instalacji dodatkowego wentylatora, więc w komplecie otrzymujemy zapinki umożliwiające jego założenie. Dodatkowo zestaw obejmuje przewód LNA, który pozwoli na obniżenie maksymalnych obrotów wentylatora. Znajdzie się także coś dla fanów marki, czyli metalowa naklejka z logo Noctua. Noctua NHD12L to chłodzenie, które wyróżnia się nietypową konstrukcją. Jest dwuwieżowe, ale w przeciwieństwie do modeli NHD15 czy D15S ma asymetryczną budowę. Przednia wieża jest znacznie mniejsza, aby zapewnić kompatybilność z pamięciami RAM. W tym przypadku użytkownicy mogą cieszyć się 100% kompatybilnością ze wszystkimi slotami na podstawkach Intela i AMD. Druga wieża natomiast jest znacznie grubsza i posiada unikalną budowę z widocznymi nacięciami przypominającymi zęby piły od wewnętrznej strony. Choć podobne elementy występują w innych chłodzeniach od Noctua, tutaj są one większe i rozmieszczone na całej powierzchni wieży. Wycięcia pomagają zredukować opór przepływu powietrza oraz zmniejszyć gromadzenie się warstwy granicznej. Gdy powietrze uderza w przednią krawędź, tworzy się warstwa graniczna, a im więcej tej warstwy, tym mniej efektywny transfer ciepła wzdłuż żeberek. Wycięcia powodują, że gromadzenie się warstwy granicznej rozpoczyna się w różnych punktach, a turbulencje spowodowane końcowym punktem wycięcia zakłócają już formującą się warstwę. A dlaczego wcięcia są większe na grubszej wieży? To z uwagi na dostosowanie chłodzenia do pracy z jednym wentylatorem. Obie wieże mogą poszczycić się 38 finami wysokiej jakości, które są odporne na deformacje. Warto zaznaczyć, że jest to mniejsza ilość w porównaniu do Noctua NHU12S, gdzie znajduje się ich aż 51. W transporcie ciepła bierze udział 5 ciepłowodów o średnicy 6 mm, rozmieszczonych równomiernie wzdłuż obu wież chłodzenia. Ich lutowanie do finów gwarantuje stały kontakt między nimi a rurkami nawet po wielu latach użytkowania. Podstawa posiada miedziany cold plate z dodatkową warstwą niklu, który został poddany procesom polerowania i szlifowania. Minimalna wypukłość tego elementu przekłada się na lepszy docisk do współczesnych procesorów. Zastosowany wentylator to znana już konstrukcja, ale o lekko zmodyfikowanej ramie. Jest to Noctua NFA12X25R, która w odróżnieniu od pierwowzoru nie posiada kwadratowej, tylko okrągłą ramę, aby zwiększyć kompatybilność z elementami na płycie głównej i jednocześnie obniżyć wysokość chłodzenia. Ma on jednocześnie zmodyfikowane otwory montażowe, więc nie będzie pasował do standardowych zapinek i chłodzeń, które są na rynku. Do jego budowy zastosowano autorski polimer ciekłokrystaliczny Sterox, który jest niezwykle odporny na rozciąganie oraz świetnie redukuje rezonans. To dzięki niemu było możliwe zastosowanie rekordowo małego prześwitu między łopatką a ramą wynoszącego zaledwie 0,5 mm, gdzie w większości wentylatorów wartość ta wynosi od 1 do 3 mm. Na łopatkach możemy znaleźć charakterystyczne kanały przyspieszające przepływ po stronie ssącej wentylatora. Pozwalają one na przyspieszenie przepływu w istotnych obszarach zewnętrznych łopatek. Nie zabrakło też znanego stopniowego wlotu powietrza, który ułatwia przejście z przepływu laminarnego do turbulentnego, przez co powietrze może być efektywniej zasysane. Ostatnimi elementami aerodynamicznymi są mikrostruktury na wewnętrznej części ramy. Pozwalają one stworzyć specjalną warstwę turbulentną między końcówką a ramą i w dużym uproszczeniu zapobiega to cofaniu się powietrza i poprawia akustykę oraz wydajność.
Dzięki systemowi montażowemu SecuFirm 2 instalacja chłodzenia przebiega sprawnie i bezpiecznie. Proces instalacji rozpoczynamy od przygotowania backplate'u, do którego mocujemy 4 śruby, umieszczając je w odpowiednich otworach i stabilizując za pomocą plastikowych nakładek. Kolejnym krokiem jest przyłożenie backplate'u od tyłu płyty głównej. Z drugiej strony nakładamy 4 plastikowe dystanse oraz elementy stelażu, które przekręcamy wykorzystując nakrętki. Po wykonaniu tych kroków pozostaje jedynie nałożenie pasty termoprzewodzącej i dokręcenie chłodzenia do wyraźnego oporu. Dwuwieżowa Noctua NHD12L po normalizacji hałasu oferuje wydajność na poziomie Silver Monkey X Stormy, Fera 5 Dual Fan czy Valkyrie Wind SL125. Biorąc pod uwagę rozmiary tej konstrukcji, wynik jest całkiem niezły. Przy maksymalnych obrotach D12 uplasowała się obok Deepcoolo AK400 czy Silver Monkey X Stormy, generując zarazem podobny poziom hałasu. Natomiast chłodzenia takie jak Fortis 5, Fera 5 czy seria U12S od Noctua zostają daleko w tyle. Po zwiększeniu poboru mocy do 190 W testowany cooler nieco traci, co w sumie nie jest aż tak dziwne. Natomiast jak spojrzymy sobie na wydajność przy normalizacji, to i tak D12L wypada tu lepiej od Fery, Fortisa czy Noctua NH-U12S. Sytuacja jest podobna zarówno dla 35 jak i 39 dB. Na maksymalnych obrotach Noctua ponownie wygrywa ze wszystkimi Fortisami, Ferami oraz U12S. Deepcool AK400 czy Stormy okazują się w tym przypadku wydajniejsze. Przy teście z wentylatorem NFA12X25 wyniki będą oczywiście identyczne, ponieważ właśnie taki wentylator został zastosowany w tym chłodzeniu. Tutaj NHD12L nie wypada tak różowo w stosunku do innych chłodzeń. Zwróćcie uwagę, że obroty są znacznie niższe niż w innych chłodzeniach powietrznych. To z uwagi na pracę pomiędzy dwoma wieżami. Jesteśmy po testach Noctua NHD12L i co mogę o niej powiedzieć? Na początku wypadałoby wspomnieć o cenie i tutaj musimy się liczyć z kosztem na poziomie 430 zł, co jest sporym wydatkiem. Ale zastanówmy się, w jakiej kategorii powinniśmy rozpatrywać opłacalność tego chłodzenia. Powiem tak, Noctua NHD12L jest przeznaczona przede wszystkim do konfiguracji z bardzo ograniczonym miejscem. Czyli jak mamy małe komputery, małe obudowy, to wysokość na poziomie 145 mm będzie dla nas zbawienna, ponieważ wyższych coolerów raczej nie możemy do takich komputerów wsadzać. I właśnie osoby, które chcą składać mini komputery, na pewno przyjrzą się propozycji od Noctua, bo zapewnia ona wydajność takich większych jednowieżowych 12-centymetrowych coolerów. Ale jeśli macie sporo miejsca w obudowie, no to to jest moja osobista opinia, ja w ogóle bym się tym coolerem nie interesował, ponieważ mamy dużo lepsze konstrukcje od Noctua, na przykład jest to U14S, którą ostatnio testowałem, albo U12A, Noctua NH-U12A z dwoma wentylatorami, która też zapewnia bardzo dobrą kompatybilność, a jednak jeśli macie to miejsce, no to lepiej wybrać właśnie taki cooler, a nie NHD12L. Dodam jeszcze, że cenę tego chłodzenia bardzo mocno podbija tutaj wentylator, czyli Noctua NFA12X25R. Jest to wentylator najwyższej jakości, jeden z najlepszych na rynku, jaki możecie w tej chwili kupić. Jest on drogi, no ale odwdzięcza się świetną kulturą pracy, wydajnością czy jakością wykonania. Co do wersji Chromax, jeszcze czarnej wersji niestety nie ma, ale w roadmapie Noctua na ten rok przewidziana jest właśnie czarna wersja D12L. I co ważne, nie jest to żaden następca Noctua NHD15S, nie jest to żaden konkurent wydajnościowy dla D15S czy D15 i tym bardziej killer tych chłodzeń. Mówię tak, ponieważ widziałem w Polsce test, który mógłby tak właśnie sugerować, a niestety raczej nie jest to prawda, ponieważ sama Noctua pozycjonuje ten cooler pomiędzy Noctuą NHU12S a NHU12A i oni chyba lepiej wiedzą, jak to wypada, a w moich testach wypadło bardzo podobnie właśnie w tych widełkach. Także z tym Was zostawiam. Nie wspominałem jeszcze o jakości wykonania, ale nie wiem, czy za każdym razem muszę robić wywód na ten temat. Jest ona tutaj perfekcyjna, tak samo jak samo wsparcie Noctua
czy zestaw montażowy i zestaw akcesoriów, które otrzymujemy do tego chłodzenia. No i to chyba wszystko. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie na temat tego coolera i chętnie też poznam opinię osób, które składają małe komputery, bo na pewno takich widzów mam. I ciekawi mnie, jak właśnie taki cooler o wysokości 145 mm widzi się, jeśli chodzi o Waszą wizję składania takich małych komputerów. I to wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Do następnych filmów. Na razie. Cześć.